Lena nie jest pewna, w jaki sposób odjąć 853 minus 283. Pomóż Lenie wybrać wyrażenie, które jest takie samo jak 853 minus 283. Zatrzymajcie teraz ten film na chwilę i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie, zanim zrobimy to razem. No dobra, jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom, to wszystkie one zaczynają się od 853. W pierwszej z możliwych odpowiedzi mamy 853 minus 200 i to ma sens, bo tutaj mamy dwójkę, czyli dwie setki. Dwójka na pozycji setek oznacza 200. Dalej mamy minus 50, a potem jeszcze minus 3. 200 i 3 zgadza się z naszym odejmowaniem. Tu mamy dwie setki i trójkę, czyli 3 jedności. Możemy zapisać 853 minus 283 jako 853 minus 200 minus 80 ósemka oznacza 80 minus 3. Ale w odpowiedzi A mamy co innego. Zamiast 80 mamy tu 50. I w związku z tym odpowiedź A nie jest poprawna. W odpowiedzi B mamy 853. Minus 20, minus 800, minus 3. Wygląda to trochę dziwnie, bo nie mamy dwóch dziesiątek, tylko dwie setki. I nie mamy 800, tylko 80. Ktoś zamienił kolejność. W takim razie odpowiedź B również nie jest poprawna. Zostało C, ale upewnijmy się, że jest to poprawna odpowiedź. Znowu mamy 853, minus 200, minus 53, minus 30. Czy to ma jakiś sens? Sprawdźmy po kolei. Najpierw odejmujemy 200, to ta dwójka, czyli się zgadza, pamiętajmy, dwójka na pozycji setek oznacza 200, tak jak tutaj odjęliśmy najpierw 200, potem odejmujemy 53 i jeszcze 30, a to oznacza to samo, co odjęcie 83, bo odejmowanie 83 to to samo, co odjęcie najpierw 53. A od wyniku, który otrzymamy, odjęcie jeszcze 30. 53 plus 30 to 83. Może się zastanawiacie, dlaczego to odejmowanie wykonano w ten właśnie sposób. Dlatego, że w ten sposób łatwiej jest odejmować w pamięci. 853 minus 200 to 653. I jeżeli od tego odejmiemy 53, to otrzymamy 600. I od 600 odejmujemy 30. To już chyba jest łatwe. Można tak, że to jest 60 dziesiątek minus 30, otrzymujemy 57 dziesiątek. Albo możemy w pamięci bezpośrednio: 600 minus 30 to 570. 83 rozbite jest zamiast na 80 i 3 na 53 i 30. W ten sposób łatwiej jest odjąć te 53 tutaj i szybko dotrzeć do poprawnego wyniku. Zróbmy jeszcze jeden przykład. W tym zadaniu mamy wpisać w puste pole odpowiednią liczbę. 143 minus 79 oznacza to samo, co jakaś liczba minus 80. Znowu zatrzymajcie film i najpierw sami spróbujcie to obliczyć. Podstawowa sprawa to zdać sobie sprawę, że jeżeli tutaj mamy jakąś różnicę, to jeżeli dodamy lub odejmiemy do obydwu tych liczb, ten samą liczbę, jakąkolwiek liczbę, to różnica między nimi pozostanie taka sama. Tu też mamy różnicę, i musi ona być taka sama, i wygląda na to, że 79 zamieniono na 80, czyli dodano jedynkę. Jeżeli teraz chcemy, żeby różnica pozostała taka sama, to do 143 również musimy dodać jedynkę: 143 plus 1 to 144. Jeżeli dodamy jedynkę do obydwu tych liczb, to różnica między nimi pozostanie taka sama, czyli wynik będzie poprawny. A robimy to dlatego, że łatwiej jest odejmować same dziesiątki, w tym przypadku 80, czyli 80, niż liczbę 79, w której występują i dziesiątki, i jedności. No i mamy odpowiedź: w puste pole należy wpisać 144.